dobra, będzie to już ostatni odcinek z naszego nadajnika. Nadajnik dostał końcówkę mocy 44 W. Zaraz Wam to wszystko zademonstruję. Nie robiłem na KT, bo KT907 ma zasilanie 28 V, a ten nadajnik można zasilić ze zwykłej zapalniczki samochodowej. Pobiera gdzieś około 4,8, no około 5 amper z prądu przy dobrze zestrojonej antenie. Poza tym końcówka, która została zamontowana w nim, jest to tranzystor MRF. Zaraz rozbierzemy dokładnie, nie pamiętam tego symbolu, ale 1946A bodajże. Tu mamy naszą watomiarkę, tak zwaną. Teraz Wam wszystko zademonstruję. W tym, że obciążenie mam tutaj te 5 watów. Chcecie zobaczyć, co się dzieje z 20 rezystorami przy 0,25 W, czyli 5 W obciążeniem 50 Ohm przy podłączeniu do niej mocy 30 W. Zaraz zobaczycie. Już opisuję. Pomału. To opisywaliśmy w poprzedniej części, całe przedwzmacniacze. 3 W mocy tutaj szło. W tej chwili nawet do końca tych 3 W nie wykorzystuję, bo końcówka mocy przy pełnym wysterowaniu już ten tranzystor przy 2 W już daje 30 W mocy. Według katalogu jest to Motorola tranzystor MRF1946A. Według katalogu, tu nawet miałem jego katalog, tu jest akurat według zrobiony, według tego katalogu zrobiony kompletnie ta końcówka mocy. Nie wiem, czy to widać, ale pewnie tak. Wytrawiłem płyteczkę, zrobiłem całą końcówkę. Postawiłem jedną płytkę jako ekran pionowo, odseparowałem od reszty układu. No i co? To było już w wcześniejszej części. Tutaj dostajemy teraz te 3 W. 3 W mocy idą na dwa kondensatory, na dwa trymery. Układ wejściowy, dwie cewki, jedna tam nadrukowana. Po prostu, żeby zrobić takie zwaną filtrację, nie? Ten punkt RFC, czyli rezystancja, indukcyjność i pojemność. I to żeśmy wszystko zachowali według opisu z noty katalogowej. Na wyjściu też tak samo mamy, tutaj mamy zasilanie z kolektora też przez cewkę, przez indukcyjność. Mamy na wyjściu cewkę nadrukowaną i to już jest układ dopasowujący do 50 Ohm, do stopnia mocy. Prosta konstrukcja i tranzystor jest nie do zarąbania. Przy 14,4 V wywalił mi 44 W mocy przy wysterowaniu z 3 W, nie? To co, testujemy nasze rezystorki. Zobaczycie, jak nasze rezystorki. Sztuczne obciążenie idzie z dymem. Plus 14 tu. Minus podłączymy tu. Oczywiście całość sterowana pilocikiem, w komplecie pilocik. Może zamkniemy go na słowo honoru na razie. Na pendrive już wgrana jakaś tam muzyczka. No i dobra, włączam zasilanie. Jednak ekrany swoje robią. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie trybi.
Momencik, spróbujemy układem tym dopasowującym. No. W tej chwili jak dopasowaliśmy do rezystancji 50 ohmów, to na wyjściu mamy prawie 60 W. Nie wiem, czy to widać. Mam na amperometrze wyskalowaną taką SW-miarkę. Znaczy SW-miarkę. Watomiarkę. Idzie w tej chwili pełna moc. Ustawimy może nasz... No. Nasze rezystory zaczynają świecić. Ja i ty, nie zabraknie nam już niczego. Trzymam się ręką, prawą i lewą. Tęsknię, gdy nie macie przy mnie. Jesteś żarem, bez niego stygnę. Leci choć muzyczka. Choć wywają akcje perfidne, nie zamienię ciebie na żadne. Ściszę tą muzyczkę. No. Miejmy nadzieję, że to zobaczycie, co się dzieje. Na razie kolorek czerwony zginął z rezystorów. W idzie z dymem po 3 sekundach. Dobra, wyłączam. Nie będę katował. Chodzi o to, że jak strzelą nam rezystory, to końcówkę mocy MRF-a możemy posadzić, nie? Niechcący. Hu, ale czad. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy... Czy jeszcze mamy 50 ohmów na obciążeniu? Masa. O kurde, jak się nagrzał przewód. Mamy, jeszcze mamy. Nie wiem, czy to widać. Równiutko 50 ohmów. 5-watowe obciążenie idzie z dymem. Trzeba załatwić jakieś inne obciążenie. Grunt, że mój miernik wytrzymuje, bo jest zrobiony tak zwany na przelot, tak jak się robi SW metry, nie? O, co tu dużo mówić? Nadajnik na sprzedaż, ten tranzystor, cena tego tranzystora nie jest tani. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, tą końcówkę, jeśli zdemontujemy ten kondensator, tutaj jest domontowany do tego i tutaj siedzi jeden kondensatorek, te dwa kondensatorki, końcówka będzie pracować na 144 MHz, na dwójce, no, na naszej dwójce, z pełną mocą praktycznie 50 W można śmiało pracować, chyba że gadamy godzinami, to wtedy on jest nawet w tej chwili nie zdążył się nagrzać. Według katalogu ten tranzystor maksymalna jego moc potrafi nawet do 100 W wycisnąć, ale to już jest maksimum, które on wytrzyma, nie to, że będzie pracował liniowo, tylko po prostu tą moc może przerobić, ale normalnie taka standardowa moc do pracy liniowej jest 30 W. No, ja w tej chwili go troszeczkę podkręciłem, bo prawie 60 miał. W 3 sekundy 5 W upornik poszedł z dymem. W sumie 20 oporników po 0,25 W, nie? 1 kiloohmowych. No dobra. Także, na eBayu spatrzyłem ceny tego tranzystora MRF. Niesamowite. Ja na przykład go wymontowałem z radia, takie radio Philipsa FM3000, czy bodajże coś takiego. To radio chodziło na 80 MHz. Nie wiem dlaczego na tej częstotliwości, przecież to jest częstotliwość UKF. Zaraz gdzieś tu miałem. Musimy chociaż skręcić tą obudowę. No i dobra, wróćmy do tego tranzystora. Ten tranzystorek na eBayu potrafi osiągnąć cenę 240 euro. Nie wiem, skąd taka cena.
Bo ja radio Philipsa kupiłem za bodajże tam, nie wiem, chyba 80 czy 90 zł. Wymontowałem z niego ten tranzystor i wymontowałem oprócz tego jeszcze BLY bodajże jakiś. W tym, że u nas nawet te tranzystory, te MRF-y są no w cenie tak 200 czy 250 zł sztuka, także na pewno taniej ten nadajnik nie zostanie sprzedany. Ogólnie ceny, koszty te wykonania gdzieś około 300, nie no, trochę więcej, bo tamte tranzystory na driver gdzieś około 400 zł. Transmitter. Swoją drogą transmitter Noki, jedyny transmitter, który nie ma szumów, znaczy ma, no tak jak każdy ma, ale nie ma szumu przy modulacji, przy stereo, po prostu nie ma, niektóre transmittery potrafią nawet mieć słyszalny dźwięk 19 kHz w audio, czyli po prostu on sam sobie stwarza szum, nie? No cóż. Trochę przestyk. Zobaczmy. Sześćdziesiąt wat mocy. 60. Liczymy. 5, 6, 7, 8. No ja już widzę dyni. Kamera zaczęła coś falować obraz. O masakra. Muzyczka sobie leci. Z pilocika możemy sobie zmienić muzyczkę. Nie chcę stawiać wózki pod stołem. Następną. O. To już lepsze, nie? Tak, tylko że jak ja to puszczę na YouTubie, to mi zaraz film znowu okroją. O, ale dymi. Rezystory się dymią. Pięknie. Ciekawy jestem, czy to potrafi zajarzyć świetlówkę. No ze sztucznym obciążeniem nie za bardzo. Żebym zestroił. Dobra, wyłączamy. Zobaczcie. Rezystory 1 kilo ohm. Troszeczkę zwęglone. Żebym wybrał rezystory, zdjął obciążenie i podłączył świetlówkę, pewnie by się zajarzyła. Ale nawet nie będę tak kombinował przy tej mocy, po prostu szkoda rąk i można się ładnie poparzyć. No jestem ciekaw, jaki to by miało zasięg z mego dipola, bo mam dipola zestrojonego na 100 MHz. Może jednak nie będę na razie próbował. Miałem już akcję, że tak powiem, z naszymi urzędami, a po prostu teraz jeśli coś się dzieje u nas w mieście, to od razu idą do mnie, także nawet nie szukają, nie? Dobra, mało ważne. Nadajnik jest na sprzedaż, jeśli ktoś sobie chce pirackie radio nadawać. Aha, oczywiście audio, wejście audio jest na dużego jacka. Na pilocie jest regulacja głośności audio. Można sobie podłączyć czy mikrofon, czy wejście liniowe. Oczywiście do wejścia liniowego trzeba przyciszyć. Może w trakcie lecieć, aha, zapomniałem powiedzieć, w trakcie może lecieć z pendrive'a muzyka, a my po prostu tu na te wejście, jeśli podamy sygnał, to też będziemy na po prostu słyszalni, nie? Czyli bardzo fajny sposób, bo możesz sobie to zamontować gdzieś tak, jak się montuje do subwooferów w bagażniku, 14,4 V zasilić z zapalniczki, to jest 12, zwykły, normalny instalacja samochodowa, to gdzieś około 13,5 V powinno mieć. Antenę tylko dopasować właśnie tym układem dopasowującym, który tam był, jest w środku, ten ostatni trymerek na dole. Dopasować sobie długość anteny,
przez taki miernik nawet można byłoby to zrobić. Przy 60 W mocy to nawet i z samochodu możemy mieć zasięg śmiało gdzieś 20 km w promieniu, tak myślę. No dobra, także jeśli się podobało, to łapki w górę tam podajcie i napiszcie swoje komentarze. Dzięki wielkie za obejrzenie następnego Pileckiego nadajnika.